wziął się właściwie ze wspólnych naszych rozmów tutaj z członkami stowarzyszenia. Po prostu szukaliśmy jakichś zawodów, wokół których moglibyśmy zbudować pewne opowieści. Ja miałem u siebie tak, że w latach 90. wychowywałem się właśnie w środowisku gastronomicznym. Pamiętam te duże sale, pamiętam różne te bary z tytoniem, z alkoholem i tak dalej. To bardzo mnie fascynowało, szczególnie te wyperfumowane różne kelnerki, barmanki i tak dalej. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie ta profesja, o której chciałbym jakoś opowiedzieć, a właściwie opowiedzieć przez bohaterów z Poznania, ludzi, których uda nam się znaleźć. Nazywam się Wanda Kołodziejczak. Jestem tylko właścicielką, ale także tu pracuję w pubie Sztef od 29 lat. Bardzo często mówili o różnego rodzaju właśnie wykształceniu gastronomicznym i tak dalej, o wiedzy, o orientacji w temacie. Że można łączyć to z takim bardzo bliskim i rodzinnym podejściem do klienta, właściwie takim przyjacielskim, właśnie osobistym. Bo ja tak lubiłam w ten talerz zawsze zaglądnąć, czy wszystko zjedli, czy no czułam się taką mamą. Mamy kelnera, kelnerkę, szefa kuchni, właściciela, właścicielkę, barmana, także jest to bardzo zróżnicowane i bardzo chyba przez to ciekawe, myślę. Przyjechałem do Poznania, opera chińska. I stołowali się, znaczy mieli kwaterę w tym hotelu i stołowali się u nas. I oni pili dosyć piwa dużo. Jakiś Chińczyk spróbował i z tej nalał sobie magii do tego piwa. Panie, co my mieli z tej magii? Oni byli 50 litrów magii, żebyś pan wiedział. Projekt taki, który powstawał od czerwca do września, w zasadzie do dnia dzisiejszego, czyli do finału projektu Off Opera, narodził się w naszych głowach gdzieś w okolicach listopada poprzedniego roku i stwierdziliśmy, że zarówno subkultury, jak i grupy zawodowe związane z miastem, jakoś tak silnie, mocno wchodzące w tkankę miejską, będą dobrym pomysłem. Zdecydowaliśmy się na bikiniarzy z tego powodu, że po pierwsze to była pierwsza subkultura w Polsce po II wojnie światowej. Z drugiej strony charakterystycznym dla nich elementem, powiedziałbym takim ideowym, był bunt, opór. Ja, wyzwanie dla oka. Ja, wielobarwny akcent. Ja, papuszka pośród gawronów. Ja powiem tak. To była wiara, która gdzieś tam miała jakieś wewnętrzne ambicje, żeby zaistnieć. Jak to zrobić najłatwiej? Oblec się w jakieś ekstrawaganckie ciuchy, żeby wzbudzać podziw. Manifestowali przede wszystkim poprzez ubiór, manifestowali poprzez książki, literaturę, którą czytali, poprzez muzykę, której słuchali. Ja słuchali jazzu, szczególnie sobie upodobali taką odmianę jazzu jak bebop. Władza ludowa aktywnie zwalczała wszelkie przejawy kosmopolitycznych ciągotek i miłości do USA. W 1947 roku Komitet Centralny PPR podjął uchwałę o zwalczaniu amerykańskiego stylu życia uznanego za element wrogiej prowokacji. Te malowane ptaki, te papuszki krążące po ulicach Poznania, które na tle szarzyzny PRL-u bardzo mocno się wyróżniały, że to jest coś, co chcielibyśmy wziąć ze sobą, czymś się zająć i chcielibyśmy po prostu poznać ludzi, którzy w swojej młodości byli bikiniarzami albo w swojej młodości znali kogoś, kto był bikiniarzem. Pięć elementów miota w jednej akcji. Poznań centrum, noc, sobota i taksi. Świt już zerka na noc bezgwiezdną. Ostatni kurs, taryfkę szłapiesz pasażerką trzeźwą. Środowisko taksówkarzy zawsze wydawało mi się bardzo ciekawe, dlatego że to są ludzie, którzy noszą w sobie dużo ludzkich historii, bardzo dużo wiedzą o mieście, o nocnym życiu, które jest niedostępne dla szarych ludzi. Więc postanowiłam zorganizować ten projekt po to, żeby te historie od taksówkarzy wyciągnąć. Do przerobienia tych historii na teksty zaprosiłam
dwóch muzyków, Jacka Szymkiewicza i Adama Łonę Zielińskiego. Faktycznie powstały z tego piosenki. Z tego projektu wyłoniła się nam taka sylwetka poznańskiego taksówkarza. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele niezwykłych informacji, na przykład to, że taksówkarze znają siebie w obrębie jednej korporacji tylko po numerach, że właściwie nie znają swoich imion. Dużo jeszcze było takich ciekawostek, trochę o taksówkarskich przesądach, trochę poznaliśmy taksówkarskiego slangu. Jesteśmy miejscem podróży z punktu A do punktu B. Ja to Jan 66, nie znasz mnie, więc powiadasz się, mówisz wszystko, co chcesz. Ja obiecuję dyskrecję wieczorem, babki z centrali będą śmiać się do łez. Obserwowaliśmy to z różnych perspektyw, dlatego że Łona na przykład wcielił się w taksówkarza na dwa dni i z tej perspektywy obserwował właśnie miasto. Oprócz tego spotkaliśmy się na przykład z Mieczysławem Kryniewiczem, który jest odtwórcą głównej roli w serialu Zmiennicy. Odwiedziliśmy dużo kultowych miejsc, takich, w których taksówkarze się spotykają. Rozmawialiśmy z kierowcami Ubera, rozmawialiśmy z kierowcami Zrzeszenia Transportu Prywatnego Supertaxi. I to wszystko zlepiło nam się właśnie w taką wielowymiarową opowieść, która została ubrana w muzykę hip-hopową. Jak popatrzysz, to sporo możesz wynieść. Z taksy lepiej widać, dokąd noc płynie. Z pewnością lepiej widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć. Jak popatrzysz, to sporo możesz wynieść. Z taksy lepiej widać, dokąd noc płynie. Z pewnością lepiej widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć.